Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogmasie. Właśnie wychodzę z biura, biegnę do samochodu na parking, jestem spóźniona. Umówiłam się z Pauliną Dry Readers na zakupy do Ikei, do nowego mieszkania, ale miałam tyle paczek do spakowania, że mam około 30 minut obsuwy, ale Paulina napisała, że w sumie jest jej na rękę to moje spóźnienie, więc idealnie. Biegnę po samochód i jadę w Paulinę. Kasper dla Peki przykleił mi Wow Cow, jak wychodziłam z biura. Zapomnę pewnie o niej i będę chodzić z nią po całej Ikei. Byłyście ciekawe, czy mamy daleko do siebie? Mamy całkiem niedaleko do siebie, około 15 minut drogi. Mam teraz do Pauliny, tyle pokazuje mi nawigacja. Także niedaleko, jak będę mieszkała w Dąbrowie, to myślę, że tak około 8 minut dłużej będzie drogi. Bo no trochę Dąbrowa jest dalej niż Katowice, także tak będzie ponad 20 minut. Ale to i tak jest dalej blisko. Jestem już z Pauliną, podjechał się właśnie pod Ikeę. Lecimy na zakupy. Słuchajcie, jesteśmy już w tej Ikei i już wybieramy, mamy już trochę rzeczy. Paulina szaleje. Tak, ja już szaleję. Paulina ma, słuchajcie, na pierniczki, będzie pewnie robiła na vlogmasie. Kiedy będziesz robiła? No chyba dzisiaj. Tak? No. O, no to oglądajcie vlogmas u Pauliny. Ja już, słuchajcie, wzięłam półeczkę taką do łazienki pod prysznic. Mam taką szczotkę do ubikacji, która chyba jest średnio ciekawa. Mam na papier uchwyt i z Pauliną zastanawiałyśmy się, czy będzie się trzymał płytek, bo niby ma się trzymać, ale Paulina tutaj testowała na przykładzie tego i działa. Także chyba będzie ok. Oprócz tego jeszcze zasłony, firanki, więc już trochę tych zakupów tutaj mamy. Właśnie odwożę wózek, Paulina już czeka na mnie w aucie, 700 poszło, ale to w sumie już tak naprawdę 90% zakupów do mieszkania zrobione. Jedziemy jeszcze do pasmanterii, potrzebuję kupić nici, żeby skrócić zasłony i firanki, bo niestety są tutaj w Ikei tylko i wyłącznie takie na 3 metry, a ja potrzebuję na 2,65, więc będzie trzeba to wszystko skrócić i najprawdopodobniej babcia Kaspra skróci, bo ma maszynę do szycia. Pasmanteria zaliczona, kupiłam to, co miałam kupić i teraz, słuchajcie, czekam na Paulinę. Zamówiłyśmy sobie jedzonko na wynos koreańskie, będziemy sobie szamać w samochodzie, no bo nie ma wyjścia, ponieważ nie ma możliwości zjedzenia sobie na miejscu, więc będziemy sobie tutaj wcinać. Wzięłyśmy makaron koreański z kurczakiem i z warzywami, więc zobaczymy, czy to będzie smaczne, czy będzie ok. Ja właśnie muszę ściągnąć gumki. Dzisiaj pięknie noszę je od samego rana. Od razu po śniadaniu, przed śniadaniem ściągnęłam, po śniadaniu założyłam nowe po umyciu zębów, więc teraz muszę je ściągnąć, ale Wam tego widoku oszczędzę. Praca, Paulina, z jedzonkiem. Mamy. Nikt nie wychodził, ale przyszła pani, powiedziała, tak? To, no. Właśnie nie wiem, dziwnie, nie? Wcześniej też byłyśmy, no, tak. I nikogo nie było w ogóle. No, nikt nie wychodził, więc... Ale w końcu pani przyszła i powiedziała, że mam, więc jem. Dobra. Właśnie już jedziemy, jadę odwieźć Paulinę, jadłyśmy ten makaron i powiemy Wam, naprawdę polecamy. Bardzo u Pauliny w sumie pokazałaś chyba, nie? Ten tak, makaron, no. Ja nie pokazałam, więc na vlogmasie u Pauliny będziecie mieć, jak wyglądał ten makaron. Bardzo wyglądał apetycznie, pachniał bardzo dobrze i naprawdę był smaczny. Bardzo duża porcja za 35 zł i podlinkuję Wam tutaj, albo Wam napiszę na ekranie, jaka to była restauracja, bo mamy sklerozę obydwie. Ja też właśnie nie pamiętam, jak się nazywała, także po prostu napiszę Wam nazwę. Jestem już w bloku, zaparkowałam na garażu, lecę do mieszkania, trochę ogarnę jeszcze rzeczy, które mi zostały do przeprowadzki i na godzinkę 17 jadę na masaż relaksacyjny do Esse. Nie mogę się doczekać, bardzo dawno nie byłam na masażu, a tego potrzebuję, jestem sobie taka pospinana, dużo się dzieje, dużo stresu, także masaż po prostu cudowna sprawa. Załadowałam film na YouTube, vlogmas na dzisiaj, ten, który puszczam, publikuję dzisiaj. No i tyle zdążyłam zrobić w te 40 minut. Wychodzę już teraz, bo spóźnię się na masaż, a na serio nie mogę się doczekać tego masażu, tego relaksu, tego jakby pozbycia się napięcia na ciele. Lecę. Zbieram się i lecę. właśnie z salonu po masażu. Nagrałam troszkę masowania pleców, ale słuchajcie, jestem taka zrelaksowana, tak fajnie się czuję, tak lekko. Mam po prostu, wiecie, tak teraz masę siły na przeprowadzkę, także ten masaż się przydał. Odpalam furę, jadę do domu, dopakowuję. Wieczorem jeszcze w ogóle wbija do nas Paulina z Dominikiem, także dzisiaj praktycznie cały dzień razem będę z Pauliną. Chłopaki będą oglądać jakąś galę MMA czy coś takiego, a my z Pauliną pewnie trochę pogadamy, może Paulina pomoże mi coś tam popakować, no bo już jutro rano mamy duży samochód i nim przewozimy wszystko już, całe mieszkanie, także no muszę dzisiaj dopakować wszyściutko od A do Z. Jeszcze wzięłam od rodziców torby z Ikei duże, podzwoniłam ostatnio do mamy, to akurat znalazłam chyba z 5 toreb z Ikei, także super. Przydadzą się na pewno, teraz lecę i już wkładam do tych toreb ubrania. No i na koniec chyba zostawię sobie łazienkę i kuchnię. Jeszcze pokój makijażowy. No trochę mam już naszykowane w kartonach rzeczy, ale nie wszystko. Jak wyglądam, pakowałam ubrania sypialnie, pakowałam trochę łazienkę, potem podała do nas Paulina z Dominikiem i z Elmusiem, chwilę posiedzieliśmy, oglądaliśmy gromdę, taką ogólnie, chyba to się nazywa gala, walki na gołe pięści, mam nadzieję, że się nie mylę i że czegoś nie pomieszałam. No, posiedzieliśmy chwilę, no i jest 12 i ja muszę skończyć vlogmas, oczywiście otwieraniem kalendarzy. Także zaczynamy sobie od Nuxa, dzisiaj od Nuxa i dzisiaj otwieramy numer 12. Dobra, słuchajcie, numer 12 jest bardzo duży, jest tutaj. Coś naprawdę dużego. I jest to szampon do włosów i do ciała po słońcu, czyli jakby wiecie, po opalaniu. Chyba z jakimś filtrem UV. Ciekawe, szampon do ciała i do włosów. Spoczko. Pewnie zostawię sobie go na jakiś wyjazd, bo wiadomo, że taka fajna, mała pojemność, fajna będzie na jakiś weekend, gdzieś w ciepłym miejscu. Na razie bez sensu otwierać, bo na razie słońca za wiele jako tako na ciało nie ma. Nie opalam się nigdzie, także zostawiam go, nie będę go testowała. 12 z Makeup Obsession jest tutaj. Ok. I mamy rozświetlacz. Taki rozświetlacz w takim dość ciemnym w sumie kolorze. Więc myślę, że komuś o ciemniejszej karnacji niż moja się przyda. Także wrzucam do pudełeczka rozdaniowego. Kalendarz z NYXa. W NYXie numer 12 mamy tutaj. O! Super. Ostatnio był skrab, a dzisiaj jest balsam do ust. Dzisiaj jest balsam do ust z tej samej kolekcji. Miałam ten balsam, dostałam go w tamtym roku, chyba też w kalendarzu był i był bardzo fajny. Fajnie nawilżał usta, ładnie pachniał i to jest właśnie ten z zestawu, co wcześniej miałam, skrab, także super. To mi się na pewno przyda, bo mam takie dość suche usta. Właśnie wiecie, przy aparacie, przy tych gumeczkach trochę te usta się przesuszają. No i kalendarz z Milky. Numer 12 mamy. Jest 12. O, cukierek Oreo. Teraz już jestem w sumie pojedzona, bo jedliśmy na kolację sushi, ale może po śniadanku jutro przekąszę. I jeśli chodzi o rzeczy, które kupiłam w Ikei, to są już zawiezione na nowe mieszkanie, bo od razu po prostu po zakupach z Ikei pojechałam do nowego mieszkania to wszystko pozawozić, kupiłam fajne lustro i myślę, że to wszystko pokażę wam w jutrzejszym vlogu. Zakupy z Ikei i już mniej więcej będziemy, myślę, te zakupy rozpakowywać i wstawiać do mieszkania, urządzić mieszkanie nimi. Także zapraszam was do jutrzejszego vlogmasa. Teraz się już żegnam. Nie idę spać, bo idę pakować dalej. Zostało mi jeszcze do pakowania jedno pomieszczenie, czyli pokój makijażowy. Tutaj mam jakby sporo jeszcze do pakowania, więc zabieram się teraz za to. Z wami się żegnam. Do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie. Buziak, pa pa!